Cześć, witam Was serdecznie. Być może pamiętacie, jak pokazywałem Wam podczas moich relacji z targów, czy to z MWC, czy z IFA, produkty marki MyScreen. Pokazywałem Wam wówczas ciekawe testy, jakie przeprowadzano na stoisko, takie prezentacje polegające na upuszczeniu metalowego walca na powierzchnię wyświetlacza smartfonu chronionego szkłem MyScreen. Oczywiście wyświetlacze nie pękały i tak dalej, no ale to była prezentacja robiona przez pracowników firmy. Postanowiłem własnoręcznie wypróbować najnowsze szkła ochronne MyScreen Impact Glass i zobaczyć, czy w moich osobistych testach robionych tymi rękoma również wypadną tak jak na targowym stoisku. No to cóż, zapraszam na testy szkła Impact Glass. Po co w ogóle chronić ekran? To w zasadzie oczywiste. Przede wszystkim chronimy go przed rozbiciem się w przypadku, kiedy telefon na przykład nam upadnie. Jak wytrzymałe są produkty MyScreen, zobaczycie za chwilę. Nie ma się co zastanawiać, czy warto chronić ekran, ale trzeba się zastanowić, co to znaczy dobra ochrona ekranu. Dobra ochrona ekranu powinna być po pierwsze łatwa w aplikacji, czyli folia czy też szkiełko powinno być bardzo łatwe do naklejenia i łatwość tego montażu powinna być dobrana tak, by mógł to zrobić dosłownie każdy samodzielnie u siebie w domu, bez żadnych dodatkowych narzędzi, czyli wszystko powinno być w zestawie. No i właśnie w zestawach MyScreen mamy wszystko, czego potrzebujemy. Przede wszystkim oczywiście samą folijkę. Ponadto mamy tam również dwie ściereczki, mokrą i suchą, do prawidłowego wyczyszczenia wyświetlacza przed nałożeniem ochrony. I mamy również w zestawie specjalny listek z klejem na wypadek, gdyby podczas aplikacji, podczas nakładania folii, coś dostało się jednak na ekran, jakiś paproch, jakaś drobinka kurzu. Wtedy w łatwy sposób sobie to możemy tym papierkiem usunąć, podnosząc na chwilę folię. Nic się nie stanie, klej będzie przylegał tak, jak za pierwszym razem. Ba, producent zadbał nawet o specjalne przyklejane nóżki po to, aby telefony z wystającym aparatem fotograficznym nie kiwały nam się, podczas gdy będziemy naklejać na nie ochronę. W naklejeniu pomoże nam również dołączona do zestawu bardzo porządna rakla, czyli takie narzędzie do ostatecznego wygładzenia materiału na wyświetlaczu. W przypadku folii i szkieł MyScreen nie jest problemem dopasowanie tego do wyświetlacza, położenie w odpowiedni sposób. Wiecie dlaczego? Bo jest coś takiego jak Easy Up. Na właściwym materiale chroniącym ekran jest naklejona dodatkowa folia ochronna, która ma wycięcie w miejscu, w którym wkładamy do smartfona wtyk ładowania. Za pomocą kabla od naszego smartfona idealnie ustalimy położenie folii, potem wystarczy odkleić tylko jedną warstwę ochronną, tą oznaczoną numerkiem 1, przyłożyć materiał do urządzenia, ładnie go raklą wygładzić, a potem usunąć zewnętrzną folię numer 2. I już mamy telefon chroniony. Dobra ochrona telefonu powinna, tak jak już wcześniej powiedziałem, zabezpieczyć ekran przed stłuczeniem. Zobaczcie, co potrafi Impact Glass. Jest to materiał wielowarstwowy, łączący w sobie cechy szkła oraz folii. To oznacza, że materiał ten jest twardy jak szkło, ale jednocześnie elastyczny jak folia. Rura, którą tu widzicie, ma wysokość 1,70 m. Ciężarek natomiast to mniej więcej ćwierćkilowy metalowy walec. I teraz popatrzcie. Z wysokości mniej więcej naszej głowy upuszczamy ćwierćkilowy ciężarek na powierzchnię wyświetlacza smartfonu chronionego przez Impact Glass. No i co się dzieje? No nic się nie dzieje, właśnie o to chodzi. Ale oczywiście możecie powiedzieć, dobra, raz się udało. Ale nie, 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 patrzcie, ile razy ten ciężarek jeszcze na ten telefon upada. I co? I nadal telefon działa, wyświetlacz się nie potłukł, nie ma nawet zarysowania. Jak zdejmiemy ochronę z ekranu, ekran będzie jak nowy. Przyznacie, że robi to wrażenie. Ale wcześniej jeszcze słowo się rzekło, że dobra ochrona musi zabezpieczyć ekran przed zarysowaniami również. Zatem zasymulujemy kieszeń czy też torebkę strasznego bałaganiarza. Jakieś śrubki, jakieś klucze, jakieś inne metalowe, ostre drobiazgi. Wszystko to wkładamy razem z telefonem, no i potrząsamy, pocieramy, obijamy. Tak jakbyśmy po prostu szli z tym wszystkim w kieszeni czy w torebce. No i co się dzieje? I nic się nie dzieje.
Jakieś tam drobne ślady na Impact Glassie pozostały, ale popatrzcie, przecieramy ściereczką i w zasadzie wygląda jakby nic się nie działo, wygląda jak nowe. Odporność na zarysowania materiału chroniącego wyświetlacz jest też dosyć istotna, ponieważ materiał, który będzie zbyt podatny na zarysowanie, po prostu przedwcześnie, zbyt szybko nam się zużyje, będzie wyglądał źle i będziemy musieli kupić kolejny. W przypadku Impact Glassa możecie być spokojni o odporność tego materiału na zarysowanie. Jest naprawdę dobra, też ze śrubkami już widzieliście, ale zrobię jeszcze coś bardziej hardkorowego, mianowicie zderzymy się ze szczotką drucianą. Wiadomo, nikt tak z telefonem nie robi, ale chodzi o pokazanie, jak Impact Glass zachowuje się po starciu ze szczoteczką, którą normalnie usuwalibyśmy na przykład rdze z metalowego elementu. No to trzem. No i cóż, widzicie, drobne ryski jakieś tam może pod światło zauważycie, ale przetarcie materiału i co? I praktycznie nic nie widać, praktycznie nic się nie stało, a jak mogliście to wyraźnie zauważyć, szczotkę przyciskałem do Impact Glassa dosyć mocno. Co więcej, zauważyłem, że tych kilka drobniutkich rysek, które tam się pojawiły, po pewnym czasie po prostu zniknęły. Tak jakby ten materiał trochę próbował sam się uleczyć i to nawet z dobrym skutkiem. I tu trzeba pamiętać, że jak się bardzo postaramy, to ten materiał da się zarysować. Wiadomo, wszystko się da popsuć, jak się bardzo będziemy starać. Nawet metalową kulkę można popsuć, jak się odpowiednio dużo siły użyje. Zatem i ten materiał też być może kiedyś uda nam się zarysować, ale chodzi przede wszystkim o to, że zdejmiemy Impact Glass, a ekran mamy wciąż jak nowy. No ale właśnie, przyjdzie taki moment, że będziecie chcieli wymienić sobie wasz Impact Glass na telefonie na nowy. Co wtedy? Ano, moi drodzy, kompletnie nic. Podważacie w narożniku i zdejmujecie. Nie masz żadnych śladów na wyświetlaczu, żadnych resztek kleju. Nie trzeba robić w zasadzie niczego, wystarczy przetrzeć ekran szmateczką i już. I co równie istotne, przy zdejmowaniu Impact Glass nie ma ryzyka skaleczenia się, ponieważ materiał jest elastyczny, moi drodzy. Popatrzcie, można to zgnieść, można to połamać w różne strony. Materiał nie pęka, nie skaleczy was w paluchy. A takie typowe, tanie szkiełka hartowane, no cóż, kruszą się, pojawiają się odłamki, pojawiają się ostre krawędzie. Skaleczyć się jest bardzo łatwo. I właśnie mając to na uwadze, zrobiłem jeszcze jeden test. Postanowiłem poobijać materiał na krawędziach. To się również czasem zdarza. Zdarza się, że ochronę ekranu gdzieś tam zahaczymy, gdzieś tam uderzymy w brzeg ekranu. Zatem postanowiłem porównać Impact Glass z jakimś tam szkiełkiem no-name'owym, nie wnikając jakiej marki, ale taką tanioszką bazarową. No i popatrzcie, co się stało. Pukamy młotkiem. Owszem, na Impact Glassie pozostają ślady, ale one nas nie skaleczą. Są dla nas zupełnie niegroźne. Wygląda to może niezbyt ładnie, ale na pewno się nie skaleczymy. A zwykłe szkiełko? No cóż, ostre odłamki i palec skaleczony, niestety. Tak samo zresztą wypadło to w teście z nożykiem tapicerskim. Ten nożyk również Impact Glassa pokaleczył, ale materiał był dla nas wciąż bezpieczny. A szkiełko, no cóż, jak to szkiełko, ostre i kaleczące. Na koniec zostawiłem jeszcze jeden aspekt, podatność na zabrudzenia. W całym filmie widzieliście, że dotykałem ekranu telefonu. I jakieś tam ślady może i po palcach zostawały, ale dzięki temu, że Impact Glass ma powłokę oleofobową, ich usunięcie było bardzo łatwe, wystarczyło tylko jedno przetarcie i gotowe. To też jest dosyć istotne i wiem, że niektóre materiały chroniące ekran, niektóre folie, niektóre szkiełka mają z tym problem, bo nie mają tej powłoki, a Impact Glass ma. Jak zatem ocenię ten produkt MyScreen? Robi swoje. Sprawdził się we wszystkich próbach, które wykonywałem sam, po to, żeby wiedzieć, jak to robię, jak mocno na przykład przyciskam szczotkę drucianą, jak upuszczam ciężarek i tak dalej. Sam na własnych oczach przekonałem się, że rzeczywiście Impact Glass daje radę i nie pozostaje mi nic innego, jak polecić wam to jako ochronę waszego smartfona. A teraz żegnam się z wami, życząc oczywiście wam, no i waszym smartfonom, aby przykre przygody was omijały. Do zobaczenia. Cześć.